takim ciekawszym do ugryzienia, jako propozycja przeżycia odbiorczego przypadkiem w czasie dzisiejszego seansu, to jest, nie ma co ukrywać, to jest salto Konwickiego, od którego też zaczniemy projekcję. Autor tego filmu, którego no, taki prawdziwy renesans popularności z wielką satysfakcją obserwuję. Jutro możecie Państwo obejrzeć w drugim programie telewizji wieczorem premierowy dokument nowy o nim, jemu poświęcony, autorstwa Janusza Andermana. A za tydzień Gazeta Wyborcza, przepraszam, to wygląda na reklamę, ale trudno o tym nie powiedzieć, jeśli oglądamy film Konwickiego. Przez 13 kolejnych tygodni będą się ukazywać powieści wybrane Konwickiego w dużym nakładzie. Mówię o tym także dlatego, że Konwicki jest rzadkim, bardzo ciekawym, tego typu jedynym w polskim kinie przykładem autora, który w pierwszej kolejności jest powieściopisarzem, ale którego 6 filmów kinowych zrobionych między ostatnim dniem lata, z roku 58, premiera, to właśnie o tym filmie mówiłem Państwu tutaj w styczniu, a Lawą z roku 89, którego 6 filmów kinowych to są jak gdyby filmy pośrednie pomiędzy powieściami, które pisze. Dotyczy to w szczególnym stopniu 4 pierwszych filmów, no bo Dolina Issy i Lawa to są adaptacje, ale bardzo szczególne adaptacje. Adaptacje też podporządkowane własnej poetyce autora, jakby takie filmy Konwickiego w pierwszej kolejności. Ale w pierwszym rzędzie te jego 4 pierwsze filmy, Ostatni Dzień Lata, Zaduszki, Salto i Jak Daleko Stąd, Jak Blisko, to są jakby ogniwa pośrednie w twórczości. On projektuje, znaczy nie, że on z góry zaprojektował, no ale w ten sposób ciągnie swoją twórczość. Mówi się, że artysta kontynuuje twórczość, bo jest niezadowolony z obrazu autora, który pozostał w jego świadomości widza po jego ostatnim utworze, prawda? Już zrobił ostatni utwór, jak gdyby chcąc powiedzieć wszystko, co ma do powiedzenia, ale jest niezadowolony, robi więc następny utwór. Więc w tym sensie to są kolejne ogniwa. I to nie jest tak, że on projektuje osobno jakąś swoją twórczość filmową i osobno literacką, tylko to jest jeden blok, to jest jeden ciąg. I jak chce się je rozpatrywać i analizować w pewnej ciągłości, to trzeba te filmy traktować pomiędzy powieściami. I nie przypadkiem Salto z roku 65 jest filmem, który Konwicki nakręcił bezpośrednio po powieści Sen współczesny z 63 roku. Dlatego wspomniałem o tym wydaniu, bo uważam, że powinniście Państwo przeczytać ten Sen współczesny. To jest, jeśli nie czytaliście, to jest bardzo ważna książka dla historii Polski powojennej, także dla historii literatury polskiej. Ona od razu była oceniona jako takie wielkie osiągnięcie literackie. On był cały czas takim zapowiadającym się pisarzem, filmowcem, ale po Senniku współczesnym, za który dostał mnóstwo ważnych nagród, z Nagrodą Kościelskich, włącznie to go ustawiło w takiej najściślejszej czołówce. I sam to jest filmem, który do Sennika współczesnego nawiązuje w tym sensie, że kontynuuje i rozwija, a także umieszcza w obrębie medium filmowego i filmowych środków wyrazu poetykę, którą jakby wymyśla właściwie i tworzy w Senniku współczesnym. To jest innymi słowy, i to jest to, o czym mówiłem przy okazji Mularczyka, to co on zrobił w filmie popularnym, no, w konwencji filmu popularnego. To jest problem tego wysiedlenia, tej utraty świata dzieciństwa, niechcianej przez niego i wymuszonej przez złych ludzi i bieg historii. I właściwie ta poetyka, którą Konwicki wymyślił, to jest poetyka, bardzo taka ściśle skonstruowana forma, nawet forma zamknięta,
i w Senniku współczesnym, i w Salcie. W Salcie zobaczycie Państwo, to jest rama. Ona w pierwszej scenie wyskakuje z pociągu, przebiega obok kąpiących się dziewcząt, biega i tak dalej, i w finale znów opuszcza to miasteczko, przebiega obok kończących się dziewcząt, wskakuje do pociągu. Już niezależnie od motywu pociągu w biografii Zbigniewa Cybulskiego, który te role wykonuje, ta konstrukcja jest wyraźnie zamknięta. W Senniku współczesnym to jest pomiędzy obudzeniem się ze snu, a ponownym zaśnięciem, taki majak po próbie samobójczej. I w obu wypadkach bohater usiłuje w Senniku współczesnym, on walczy o życie. Czy walczy o rację istnienia po nieudanej próbie samobójczej. I walczy o życie jako zbawienie, prawda? O dalszą rację istnienia, przypominając sobie najbardziej newralgiczne, najtrudniejsze fakty ze swojej biografii. To jest wzmocnione przez to, że to są autentyczne fakty z biografii, jak się zna tę biografię, z biografii Tadeusza Konwickiego. Ale równocześnie to są fakty typowe, tragiczne dla biografii tej formacji. Właśnie ludzi, którzy należeli do AK w czasie wojny, walczyli, stan z Kresów północno-wschodnich przenieśli się do Polski i tak dalej, i tak dalej. Podejmowali wybory różne, trudne. Takie właśnie, jak podejmował je Konwicki. Ale równocześnie on zajmując się tą swoją postacią, konstruuje tak świat przedstawiony, że inne postaci, tacy jak jego rówieśnicy, to są inne warianty jego losu. Jeśli to wszystko się odbywa w świadomości, to gdzie to umieścić? Jeśli on w istocie żyje w tym świecie swojej wyobraźni, w Dolinie Dzieciństwa Jungowskiej, a dziś żyje w Warszawie, nieopodal naszego kina, porusza się w tym środowisku. W przyszłości on raczej będzie starał się tworzyć taką poetykę oscylacji, podróży, wyobrażonej podróży, jak w Lawie, czy jak daleko stąd, jak blisko, między tym światem realistycznie ukazanym dzisiejszej Warszawy, a tym światem realistycznie pokazywanego Wilna. A w Senniku współczesnym, i w Salcie to powtórzył, w Senniku współczesnym wymyślił taką kontaminację senną. To jest świat, którego nie ma w rzeczywistości, który jest trochę tamtą doliną wokół Wilna, opuszczoną światem dzieciństwa, a trochę światem współczesnym. Taka jest legendarna praca doktorska, nigdy dotąd nie opublikowana, Jana Walca z Instytutu Badań Literackich w Warszawie, świetna, którą kiedyś jako doktorant czytałem w bibliotece. Teraz ona się, nawiasem mówiąc, ukaże po raz pierwszy jako 13 tom, taki suplement, bonus dla czytelników w tym wydaniu Gazety Wyborczej. On to bardzo dokładnie i świetnie przeanalizował, pokazując, że na przykład ta w powieści ta rzeka płynie na południe, a to jest Soła, a przecież Soła tak naprawdę płynie na północ, ale Wilenka płynie na południe. W powieści w tej dolinie nad Sołą są groby powstańców z 1863 roku. Przecież nie było powstania strycznego. Był tam. Więc to jest, innymi słowy, taka synna kontaminacja. To jest i tu, i tu. I wcale się on to powtórzył. To jest właśnie taka trochę szulcowska odnoga czasu. Co by było, gdyby, prawda? Gdybym tam został. Ale równocześnie jestem tutaj. To się nie odstanie. W związku z tym jest i tak, i tak. No więc po pierwsze to trzeba zrozumieć, że świat przedstawiony w Senniku współczesnym i teraz świat przedstawiony w Salcie, to jest świat, to jest istnienie świadomości. Istnienie świadomości głównego bohatera. On coś rozważa. Tam rozważał rację dalszego istnienia. Tutaj, jak gdyby, już bardziej na luzie, on zawsze też lubi zmieniać tonację, po bardzo takiej tragicznej, dramatycznej tonacji Sennika współczesnego. Tu jest taka tonacja groteski. A więc pozornego komizmu, podszytego jednak tragicznością. Tutaj rozważa rację istnienia artysty. I to artysty wywodzącego się z polskiej tradycji. Cybulski, on się nie przypadkiem się nazywa Kowalski-Malinowski, no bo to znaczy taki Nowak do kwadratu, prawda? Jedelman, każdy. Czyli artysta, który jest każdym z nas, może być każdy. Jest bohater, ale równocześnie Drago Cybulski, jest taki bardzo szczególny
człowiek, artysta, aktor, postać. On ma te wszystkie tiki Cybulskiego, jego bohater, specjalnie podpatrzone przez Tadeusza Konwickiego, który wspaniale umiał wykorzystywać osobliwość swoich aktorów w swoich filmach. Uczulał na to wspaniałego też operatora Kurta Webera. No i razem pilnowali, żeby Cybulski te swoje rozmaite ruchy, odruchy, tiki wykonywał. Ale to jest postać bardzo mocno zakorzeniona, zanurzona w polskiej tradycji. Zaraz po premierze Stefania Skwarczyńska, wybitna teatrolożka, napisała całe studium o motywie chocholego tańca od jeszcze Poloneza Mickiewiczowskiego, prawda, poprzez Wyspiańskiego, poprzez Popiół i Diament końcowy, aż po salto. Do czego zresztą do tego motywu tańca Konwicki przywiązywał wielką wagę. Lata 60. to jest wspaniały okres polskich kompozytorów filmowych. Stale współpracują z kinem. Komeda, Penderecki, zacznie wkrótce Konieczny. No a tu Wojciech Kilar, właściwie u szczytu formy. Cała jego warstwa muzyczna od pastiszu, takich kiczowatych melodii na początku, aż po to tytułowe salto, które zobaczycie Państwo, jest tutaj celebrowane. I jest to bardzo piękne, bo to jest przy zamkniętej konstrukcji tego filmu, tutaj mamy do czynienia z taką konstrukcją otwartą. To można na rozmaite sposoby interpretować. Jest to jakieś, nigdy nie jest to jednoznaczne. Jest to jakieś połączenie ekstazy, takich możliwości, które daje sztuka, przeżycia odbiorcze i bezradności, i niemożności. To właśnie łączy z tym chocholim tańcem. I zresztą ta postać tytułowa jest ekscytująca, niejednoznaczna. Ona łączy w sobie rozmaite cechy. Od kabotyna po prawdziwego takiego proroka. Zobaczmy, że jak autor bardziej z zewnętrznego punktu widzenia pokazuje tę postać, to on się wydaje właśnie taki śmieszny i żałosny, jak traktują go niektóre postacie. Ale równocześnie, jak patrzymy na niego od wewnątrz, czyli na przykład tylko on widzi te swoje majaki, ta jest ta seria trzech wyroków tutaj wykonywanych, no to widać, że on cierpi, boi się i lęka się naprawdę. Lęka się zapewne własnej świadomości, własnej wiedzy o sobie samym, siebie samego, tego co jest w nim. Ale to jest właśnie, to jest artysta, prawda? Żeby zdawać z tego sprawę, żeby się tym dzielić z innymi. I właściwie ten film można traktować jako taki ukryty traktat o oddziaływaniu artysty na swoich odbiorców, o uprawnieniach artysty do robienia tego czegoś, do tego dzielenia się własnym wnętrzem, własnymi niepokojami, własnym lękiem, tym wszystkim, co ma do powiedzenia. A mieszkańcy miasteczka to są takie typowe postaci, właśnie jak z wesela, bo też jest gospodarz, Chorobek gospodarza, jest Żyd, jest poeta, a więc to są takie nawet bezpośrednie nawiązania, ale to są postaci z polskiej mitologii. Jest żołnierz samochwał, grany przez Maklakiewicza. Jest samotna, opuszczona, zgorzkniała wdowa, grana przez panią Irenę Laskowską, która była Państwa gością po ostatnim dniu lata. Jest właśnie Żyd, wspaniale grany przez Włodzimierza Borońskiego, którego zresztą był poetą, satyrykiem, kuzynem Juliana Kubima, bardzo do niego podobnym. I Konwicki go odkrył dla kina. To on go obsadził po raz pierwszy w Zaduszkach. To jest jego drugi występ filmowy. Później przez dobrych kilkanaście lat Borański będzie takim etatowym wykonawcą ról coraz starszych Żydów w polskich filmach. Jest właśnie gospodarz, dobry człowiek. I z każdym z nich poeta grany przez Wojciecha Siemiona, który recytuje tutaj autentyczny poemat Tadeusza Różewicza Spadanie. I z każdą z tych postaci główny bohater wchodzi w jakąś relację. I suma tych relacji układa się w ten dyskurs o funkcji i sensie istnienia artysty i twórczości artystycznej. Jest oczywiście też
taka prosta wykładnia, która wynika ze rozwoju fabuły, którego nie zdradzę, bo coś jednak powinno być tu niespodzianką i o to musimy dbać, ale ona nie wyjaśnia wszystkiego. Ta prosta wykładnia nie wyjaśnia wszystkiego i raczej ten film pozostawia nas z takim poczuciem, mam nadzieję, ekscytującej niejednoznaczności. Zachęca do stawiania pytań. Ostatnio miałem takiego zdolnego magistranta, tylko że on zrezygnował z tego tematu, ale on podpowiedział, że zauważył, chciał pisać o tym pracę magisterską, zauważył, że jest taka jedna z tajemnic tego filmu, bo on ciągle się wydaje takim nierozbrojonym do końca utworem. Jedna z tajemnic tego filmu łączy się z tą rocznicą, którą obchodzą mieszkańcy miasteczka, o której się mówi. Centralny punkt filmu to jest właśnie ta rocznica. Nie bardzo wiadomo, czego ona dotyczy. Jest takie podejrzenie, jest takie domniemanie, które z którym może pozostawać dociekliwy widz, że ona dotyczy, no nie chcę powiedzieć czegoś takiego, jak co się zdarzyło w Jedwabnem, o czym wtedy jeszcze nie mówiono, ale być może, że to jest jakiś zbiorowy grzech, zbiorowa wina wobec Żydów. Proszę zwrócić uwagę na fabułę pod tym kątem. Jak opowiedziałem to panu Tadeuszowi Konwickiemu, to on zastrzykł uszami, bo to była jego pierwotna intencja. I na życzenie ekipy on znacznie złagodził ten motyw. Pierwotnie zresztą Wojciech Killer skomponował na przykład dla początku filmu, to co dzisiaj zobaczycie państwo, te motywy jakby kiczowate, na tle kiczowatych obrazków. To była na początku pierwotnej intencji autorów muzyka klezmerska. No ale chciano, żeby film wszedł na ekrany. Te tematy były absolutnym tabu. W kulturze polskiej lat 60. taki grzech obojętności w każdym razie Polaków z okresu okupacji i Konwicki się z tego częściowo wycofał. Ale to odczytanie, ta możliwość takiego odczytania świadczy o takim bogactwie tego filmu, o jego wciąż nierozwiązanej tajemnicy. No uprzedzam też, że on jest troszkę świadomie taki literacki, że pomimo urody zdjęć Kurta Fabera, najważniejsze są tu jednak dialogi, co jest równoważone przez aktorstwo, jakich wspaniałych mieliśmy aktorów.